Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To vlog wyjazdowy z Londynu, dzień pierwszy. Dzień pierwszy to jeszcze jest taki dzień, że mi się wydaje, że ten vlog będzie fajny, że będzie ciekawy, że Wam pokażę dużo interesujących rzeczy, a tak naprawdę co z tego wyjdzie, zobaczymy w praniu. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba i że z przyjemnością go obejrzycie. Na mojego kompana podróży, na mojego towarzysza podróży czekam jeszcze kilka godzin, dlatego że ja miałam samolot wcześniej rano, Asia ma dopiero właściwie niedługo, ale zanim dojedzie z lotniska, spotykamy się w centrum i będziemy razem jechać do hotelu, a właśnie chcę Wam pokazać, jakie mam plany na dzisiaj i jak wygląda nasz hotel. Bardzo często pytacie, w jakim hotelu śpię, kiedy jestem w Londynie i tak naprawdę za każdym razem jest to coś innego, ale teraz jest to hotel, właściwie sieć hoteli Saba, a ten, w którym my śpimy, jest to Royal Guest House. Z zewnątrz bardzo ładnie, w środku wiadomo jak to wygląda, ale przecież nie przyjechałyśmy tutaj po to, żeby siedzieć w hotelu, więc szczerze mówiąc średnio mnie to interesuje. Hotel jest na ulicy Shepherd's Bush, więc niedaleko centrum targowo-wystawowego Olimpia, w którym jutro będziemy szaleć na targach IMAX, bo tak naprawdę na IMAX tutaj przyjechałyśmy. I ja teraz zmierzam w kierunku metra Shepherd's Bush, dlatego że chcę czerwoną centralną linią pojechać na Oxford Street i tam Wam pokazać, o pięknie wyglądam, to nic, że mnie nie widać. W każdym razie chcę Wam pokazać coś fajnego, mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas, a jak nie, to nie martwcie się, Asia będzie w kolejnych częściach filmu, więc za chwilę widzimy się ponownie. Więc ja teraz po małych zakupach Victoria's Secret idę coś zjeść i mam nadzieję, że odezwę się, kiedy już będziemy w komplecie, więc do usłyszenia. Witamy Was, Londyn, dzień drugi. No właściwie pierwszy to był. Tak naprawdę to miałyśmy się wczoraj odezwać, ale kiedy Asia przyjechała, to tak jakoś, no rozumiecie, tak po prostu jakoś wyszło. Zmykamy, bo już jest późno. To co ważne jest dzisiaj, bo dzisiaj wybieramy się do Olimpii na IMAX i zabieramy Was ze sobą. Mam nadzieję, że nie wyjdzie tak jak wczoraj, że się uda nagrać. Oj. Więc co, do zobaczenia. Szkoda, że nie ma takiej kolejki jak w zeszłym roku, żebyśmy mogli sobie wejść boczkiem, nie? Bo jest 11 już.
Mamy godzinę 14, właściwie chwilę później, a my już jesteśmy tak naprawdę po oglądaniu. Nie, już ci mówię, jeszcze się tutaj przejdę, ale na razie na dzisiaj jest okej. Jest tak gorąco, że ja myślałam, że piszą, że będzie 25 stopni słońca. To takie angielskie. To będzie, wiecie, że im się wydaje, że 25 stopni, to tak naprawdę jest 18 wiatr i gdzieś tam, no, gdzie niegdzie deszcz. Też troszeczkę. Ale pogoda rewelacja. Znaczy, no jest rewelacja. No, chyba, nie mamy co narzekać. Ja mam czarną sukienkę i po prostu w niej topię. Jestem przygotowana, bo jestem w kombinezonie krótkim, także ja jestem zadowolona, ale faktycznie jest mega ciepło, ale jak wyszłyśmy na początku na halę, na targi, to było mega gorąco, a potem albo włączyli klimatyzację, bardziej ją podkręcili, albo my już po prostu przestałyśmy się tak ekscytować. A jesteś zadowolona z zakupów? Tak, ale może na razie nie będę ich pokazywać. Nie, to nie mamy tyle pamięci na karcie, żeby Asia pokazała wszystkie zakupy. Ja kupiłam mało rzeczy, ale też jestem zadowolona, nasz ulubiony pędzel wspólny. Także tak, ale to jest temat na inny filmik, więc nie będziemy wam zdradzać. Teraz przebierasz się. I Zasia się przebiera i idziemy pochodzić na Oxford Street. Wiecie, że ja wczoraj byłam, ale ja tak delikatnie, subtelnie, co na pewno Primark? No na pewno. I myślę, że Boots. Będziemy polować na korektory z Collection, gdyż wczoraj byłam w czterech Bootsach i znalazłam je tylko w jednym. Także będziemy polować i na inne rzeczy. No i co? I zaraz się pakujemy. Ja taką klapniętą energię w ogóle, tego. Jesteśmy takie padnięte, słuchajcie. No ale cóż, także co? Czy nas czeka dużo chodzenia po Londynie? Tak. Mamy bardzo wygodne buty. Mamy bardzo wygodne plasterki od Basi. Ja mam zapas plastry w kompi, także, także wiecie, będzie dobrze. To co, lecimy? Wczoraj księżniczką było za ciepło, 25 stopni, upał, piękne słońce i gorąco i nogi puchną. To dzisiaj mamy 15 i deszcz i wichurę, także typowa londyńska pogoda, ale jestem przygotowana. Mam kurtkę, mam parasol, mam na pocieszenie nam karmę w proposie, na którego pić nie mogę. Więc jak się nie odezwałem do końca vloga, to będziecie wiedzieć, co się dzieje. Ale dzisiaj, jak widzicie, jestem sama bez Asi, dlatego że Asia razem z Kasią Katosią spotykają się na targach. A ja już dzisiaj stwierdziłam, że już wczoraj zobaczyłam wszystko, co chcecie, mam wolne. Ale oczywiście spotykamy się za kilka godzin pewnie na jakimś wspólnym obiedzie, żeby sobie porozmawiać, spotkać się. Więc już się nie mogę doczekać, więc przepraszam bardzo, że tak krótko. Ale karmę w proposie doczekam. Zjem sobie jeszcze jogurt i zaraz uderzam dalej. No, teraz jest chudawa, ale co to? Słuchajcie, przed chwilą wyszłam ze Starbucksa i mówię, telefon mi się rozładowuje, to sobie go podładuję, ale jestem tak przygotowana, że ładowarkę mam ze sobą i chcę wsadzić. Po prostu typowa blondynka, chcę wsadzić do kontaktu wtyczkę, żeby podładować telefon, ale oczywiście zostawiłam swoją przejściówkę w hotelu, więc jak się domyślacie, mój telefon delikatnie mówiąc pada, ale posiliłam się w Starbucksie, kupiłam dwa kubki dla siebie i dla Tomka. Jak będziecie mieli ochotę zobaczyć hall z Londynu, to piszcie na dole, z chęcią wam pokażę, co sobie sprawiłam. Co prawda, wiecie, nie spodziewajcie się szału, ale kilka rzeczy jest bardzo fajnych, na przykład te kubki są po prostu przepiękne. A teraz, kiedy jestem już posilona, najedzona, wypiłam coś dobrego, to teraz chcę sobie pochodzić po centrach handlowych. Tutaj po lewej mamy John Lewis, po prawej... jak to się nazywa? House of Fraser. I zobaczę, jakie są nowe kolekcje kosmetyków kolorowych, co nowego w pielęgnacji, słuchaj, czego nie ma u nas. Co prawda niczego nie będę kupować, ale chcę sobie pooglądać i też mam czas, więc tak sobie mogę na luzaku pochodzić. I tak, zobaczę, co tam ładnego, bo tutaj, jak widzicie, za mną już są te wszystkie piękne kosmetyki.
we do here is go back, 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 back.